Siema, gram sobie wydobanie kobiet kropnym z grom dzisiaj Lostem, ohoho. Dawno nie było Losta? Nie, dosyć... Oj, dobra, już się przyklałem. Niestety. Dosyć niedawno był Lost, bo mało postaci nam zostało do odblokowywania, znaczy resztki do odblokowywania nam zostało mało. Dlatego już kończę niektóre postacie. I za niedługo będziemy szli na wszystkie alternatywne pokoje, jak już nie, nawet nie w następnych odcinkach na przykład. No, różnie bywa. Ogólnie chciałem, żeby dzisiejszy odcinek był o... Jakby to nie patrzeć... O, jak to się nazywa? Czekajcie, po słowo zgubiłem. Chciałem, żeby on był w koopie, ale niestety nikt się nie zgłosił jakoś tak bardzo, to nagrywam sam. Coś, może następnym razem, jak to się mówi. Mam nadzieję, że ten los będzie na tyle fajny jak ostatni Forgotten, bo ten Forgotten był bardzo piękny. A nie musimy jedynie co to iść, ojejciu. Dzisiaj nie umiem grać w Wajzaka, wybaczcie mi, to się tak zdarza czasami. Ale dzisiaj tym Forgottenem musimy iść, Forgottenem. Wezmę. Nie potrzebuję używać, więc cyk. Rotten Tomato. Musimy iść tym Lostem na Ultimate Up, tam jest piękny. Na Boss Rusha i chyba na Deliri. A, jeszcze Mega Shatan, który musi trafić gdzieś. Więc trzeba iść znowuż na Angel Roomy. Dzień jak co dzień, HP beznadziejnie, ja sobie go rerollnę, jak będę miał możliwość. Tak czy inaczej, chciałbym mieć na tyle monet, żeby kupić sobie Champions Belta, bo bardzo fajny damage up. Uuu, cyk i niestety. A my mieliśmy tam Rotten Tomato, więc tak nic nie dostaniemy stamtąd. Niestety, a szkoda. O tak, przydatne. Ogólnie Rotten Tomato już mieliśmy parę razy, ale to po prostu powoduje, że markujemy przeciwników i oni chyba krwawią, nic więcej. Nie wiem dokładnie, jak działa ten przedmiot. Wiem, że jest fajny. Dosyć. Niestety nie jest to żaden, wiecie, ognisko czy coś w tym stylu, ale zawsze jakoś tak... Fajnie mieć jakiś efekt na tiercy, chociaż jeden taki maciupeńki. Dobra, mamy załadowany, ja potrzebuję 15 coinów, żeby kupić sobie Champions Belta. Szansa na to, że je dostanę, jest mała. Ewentualnie może nam się trafić jeszcze Secret Room. Siema, Widow. Ale no, jakby nie patrzeć... Nie, fajny piętro mamy. Nie mam pojęcia, gdzie może być Secret Room. Mogę się domyślać, mam 3 bomby, więc mogę sobie postrzelać. Tylko pytanie, czy... Mam możliwość postrzelania na tyle dużo, żeby znaleźć ten Secret Room. Oj, dużo pająków. Nie fajnie. Myślałem, że częściej będzie niszczyć te pająki. Au, nie mogę oberwać teraz. Tu sobie popsuję lekko. Oberwa, naprawdę, nie potrafię dzisiaj grać. Jakieś tak ręka mi nie działa sprawnie. No i szkoda, mój Champions Belt przepadł. Chodź tu, Lust. Lust. Nie, Lost. Lust. Lust. Nie wiem, dobra, nieważne, jak się nazywasz, tak się nazywasz, no. Ja wydaje mi się, że dzisiaj nie powinienem grać Lostem. To chyba nie jest moja postać dzisiaj. Chociaż dzisiaj powiem szczerze, że zagrałem sobie Lilith i też tragicznie szło. Nie wiem, może nie powinienem ogrywać Losta. W ogóle muszę sobie znaleźć jakieś takie dni, jeden czy dwa dni, w których będę nagrywać inne serie też, żeby nie było ciągle to samo. Mam tematyka, która często jest już nudna zwyczajnie. Nie. O, syf, totalny syf. Ja wiem, że jak jeszcze raz bym rerollnął, to bym stracił, więc wolę sobie szybko zmienić pokój. Po 40 próbach w końcu znalazł coś przydatnego. Tak może być nawet. Bob's Rotten Head, ja go wezmę, żeby mi się Bob odznaczył i... Jajko, okej, 20% szansy na to, że nie oberwiemy. 20% szans na to, że anotuje nam się damage, który mamy oberwać. Niestety nie tym razem. Jestem ciekawy, czy na Loście, jakbym zdobył Holy Mantle, to działałoby podwójnie. Wydaje mi się, że nie. Ale fajnie by było, jakby to było. Uuu, Soul Hurt. Przydatny. Przydatny Soul Hurt. Teraz tylko na bossa dojść. O, witamy bossa. Ja bym chciał ciebie zniszczyć. Chciałbym zniszczyć te muchy, bo one by dużo nam dały tutaj. Bum! O tak! Czemu nie muchy? Pik! 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 Dobra, muchy poniszczyły wszystko. Ale i tak tragicznie gram, bo już oberwałem na tym pokoju. Pin, najłatwiejszy boss świata. No, oczywiście jak nie oberwę, to będzie najłatwiejszy. Nie wiem, dzisiaj nie mam totalnie koordynacji rękowej. Może dlatego, że też gram w inny ten. Roglajki, to wszystko przez to. O, już oberwałem na pinie. Jak ja zginę na pinie, to jestem tragedią. I powinienem skończyć ten odcinek czym prędzej. No cóż, nie ma odcinka. O, i naprawdę jestem tragedią. Idę zagrać chyba, nie wiem, Magdaleną. Przynajmniej tak szybko nie zginę. Co to jest? Lockdown. Shot speed down. Przydatny. Dobra, skupmy się, bo to wszystko jest od skupienia się zależne. Ja ostatnio, mówię, pogrywałem dosyć dużo w innego roglajka, w którego już maksuję tak naprawdę. Chcę zdobyć wszystkie osiągnięcia. Po Isaacu i jeszcze jednej gierce to będzie chyba 4. gra, w której mam setkę osiągnięć. Starki. Więc fajnie by było, niestety. I no, mam tam już bardzo dużo, a to jest bardzo prosty roglajk. Może dlatego mam problem teraz z Isaaciem, który no jest dużo bardziej wymagającym roglajkiem. Nie oszukujmy się. Ja prawie zginęłem znowu. Proszę mnie nie zabijać. W ogóle na Discordzie pisaliście mi, że chcielibyście mieć coś takiego jak levelowanie. Jeżeli to jest prawda, to weźcie, napiszcie, nie wiem, zrobię jakieś głosowanie czy coś, jakąś ankietę, coś w tym stylu. Jeżeli faktycznie będziecie chcieli mieć coś takiego jak levele na Discordzie, to jak najbardziej je zrobię. Możecie w ogóle się wypowiadać na ten temat także w komentarzach. Czy chcielibyście na przykład mieć jakieś minigierki na Discordzie, czy na przykład właśnie jakieś levele zdobywać podczas pisania, czy w ogóle branie udziału w jakkolwiek na Discordzie. Ostatnio zauważyłem, że nawet zaczęliście pisać na jakichś kanałach typu szukam do gry czy coś. Jestem ciekawy, czy ktoś znalazł do tej gry w końcu, bo nam kilka osób napisało, że może zagrać jakiegoś CS-a. A nie, chłop szukał do Pokémon GO i chyba nie znalazł, bo to nie jest gra na daleko. Muszą być razem osoby. I ostatecznie inny widz zaproponował zagranie w Pokémony na Nintendo. I powiem szczerze, że takie Pokémony na Nintendo sam bym ograł, gdyby nie fakt, że nie mam Nintendo.
Jakoś tak nie rajcujemy ta konsola, patrząc na to, że nie wyjdę z tego pokoju. Patrząc na to, że nie jest najtańszą konsolą, a przy okazji też nie ma najtańszych gier na siebie, więc no nie wiem. Może kiedyś się skuszę, a na razie nie teraz. Co mamy? Bad Trip. Ktoś mi mówił, że Bad Trip się chyba na loście nie może trafić. I to jest możliwe. Nie wiem, nie znam wszystkich możliwości w tej grze. Może kiedyś się dowiem o wszystkościach. Co mamy? Bombę. Idealnie, bo tam mam kamień z X-em. Znów Bumfried. Dobra, wezmę. Choć to jest słaby przedmiot. Bo to powoduje, że jak przez jakiś czas się nie ruszamy, przez chyba sekundę, jesteśmy nieśmiertelni. I fajny przedmiot, jak mamy jakieś familiary bijące za nas, na przykład jakiś Daddy Longlegs, Angry Fly, czy jakakolwiek inna mucha bijąca. Albo Dead Bird też. I wtedy takich bossów jak Hash, bez problemu, bez ruszenia się, oddania ani jednego strzału, można pokonać. Dual Razor. No tak, bardzo przydatny. Teraz wystarczy, że tylko pójdę na bossa. Oj, wybuchaczy. Pyk. Oj, trafiony, zatopiony. Co mamy? The Fool. Może się przydać. Jeden wybuchnięty. I drugi też. Skrzynia. Pretty Fly już, po raz drugi. Jeszcze, chyba możemy mieć trzy maksymalnie, więc jeszcze jednego nam brakuje. Bardzo nie podoba mi się, że to jest Famine. Bo dostaniemy Cube of Meat'a, albo Bundle Bandages. Nie wiem, czy ma to jakąś zasadę pojawiania się. Możliwe, że ma, ale nigdy jakoś się na niej nie skupiałem. Tak samo jak chyba pod ostatnim odcinkiem. Wydaje mi się, że ktoś napisał, że anioły mają prawdopodobieństwo się pokazania w danym pokoju, że na przykład jak to jest parzyste, to się pojawia Gabriel, a jak nieparzyste, to Uriel. A jeżeli tak jest, to trochę XD. Ale nie, niemożliwe, że takie było. Bo kiedyś... Chociaż... Nie, czekajcie, pierwszy Angel Room prawie na każdej postaci, oprócz na Bethany, jest na trzecim pokoju, nie drugim. To zasada może mieć prawdy. Ole, jeżeli tak, to widzu, jesteś geniuszem życia. Albo umiesz czytać po prostu. Też tak może być. No i balo pan, to jest tragiczny przedmiot, ale i tak nic więcej. Chyba to jest w ogóle pierwszy run dzisiaj, w którym doszliśmy... Nie, to jest... Tak, to jest pierwszy run, w którym doszliśmy dalej niż pierwszy boss. Jest sukces! Idziemy po... Nie wiem co. Po wygraną. Pretty Fly. Nie, no już mieliśmy. Paralyzes. Idealnie. Przydatna tabletka. Nie wiem, Paralyzes to jest chyba najbardziej nieprzydatna tabletka. Ale wyobrażam to sobie, że na przykład jakbyśmy używali tabletek na przykład na danym bossie, a nie znali jej użycia, i akurat by się trafił właśnie taki Pretty Fly, to faktycznie może być problematyczne, bo paraliżuje na te parę sekund i zdąży ktoś zginąć. Albo wypada taka tabletka podczas bitwy, my ją używamy podczas bitwy i nagle cyk, Paralyzes. O, fajnie. Stąd się teleportuje. Nie potrzebuję defu. Ja nawet później nie będę potrzebować defu, bo ja chcę iść na boss rusha. Tylko pytanie, czy przeżyję. Czy dostanę na tyle fajne przedmioty, żeby iść na niego. Wszystko jest zależne od tego, czy dostanę fajny przedmiot, bo ja na nim idę. A, na Mega Szatana, Delirium i na boss rush. Boss rush, bo się posrasz. Ja nie mam kluczy. No to jestem w tyłeczku. Oj, prawie obrwałem. O, dziękuję, idealnie. Ball of Tar, spowalniający ten, tragiczny. No nie, to jest jeszcze gorszy. Po co mi to? Ale wiem, że i tak nic innego nie dostanę. Chyba bije, nawet dosyć mocno. Tylko niestety to bije od czasu do czasu. No i to jest chyba przedmiot, który głównie ma przyciągać do nas. Jakieś znajdźki typu klucze, pieniądze, worki, skrzynki. Chociaż nie wiem, czy skrzynkę by przyciągnął. Do sprawdzenia. O, tak, Soulheart, przydatne. Witaj, Baby Plum. Ciekawe, co się stanie, jakbyśmy go nie bili, dostali przedmiot i go rerollowali. Co byśmy dostali wtedy? Ja bym poprosił Dimmy Chapy. Ja potrzebuję niestety klucza, a na loście jedyną możliwością na dostanie klucza jest pójście na Angel Roomy. A szkoda. Hopa. Auć. Jest dobrze. Laczki. Fajny przedmiot, ale... Spróbujmy. Uj, Dimmy Chapa dostałem, bardzo się cieszę. Idę dalej, no cóż, muszę iść Angel Roomy dostać. Jakbym dostał Eucharystię, jak ja bym był szczęśliwym człowiekiem. The Tower, użyjemy sobie, bo kto nam broni. The World, użyjemy sobie, bo też kto nam broni. I mam na przykład tutaj Secret Roomik. O, obrwałem. Myślałem, że przesunę tą bombę tak, żeby móc otworzyć ten Secret Room, ale nie wyszło. Szkoda, że nie wyszło. To jest właśnie fajna postać, bo ona zawsze będzie miała otwarte... Nie, nie chcę. Ona zawsze będzie miała otwarte Boss Challenge Room, to jest bardzo przyjemne. O tak. Fajny pokój. Szkoda, że nie mam Dimage'a. Znaczy, teraz mam trochę większy niż wcześniej, ale nadal nie mam. Poważnie, jak ja biję jedną larwę speedrunującą. Przez pół godziny to jest tragedia. Coś dostaniemy? A, tak, śmierć, na pewno. Jedną z tych rzeczy jest śmierć. Idziemy szybko rerollnąć ten grzyb. Bo grzyb i tak, przemiana fanga jest beznadziejna. Oj, tak, oj, jak potrzebne mi te przedmioty. A może sprawdźmy, co to będzie. Skrzynka golden, nie. Najpotrzebniejsza rzecz na świecie, jaką mogłem dostać, czyli... Czy ja przez drzwi nie mogę przejść? Czyli Rua Wizard. Jak ja uwielbiam ten przedmiot, to jest taki piękny przedmiot. Po prostu, to jest przedmiot, który powoduje, że strzelamy w dwóch kierunkach i to jest tak po skosie tylko. Nie, naprawdę, tragedia przedmiot. Ja nie wiem, jak można taki dostawać w ogóle. Dobra, możesz skinąć. Pamiętajcie, to może też tak u was jest, jeżeli jest, to możecie, nie wiem, to napisać w komentarzu, ale ja mam zawsze tak, że jak gram i odczuwam, że mam za słaby damage, to nie powinienem grać w Isaaca. Okej. Okay. Może fajnie zmienić się rozgrywkę, Chocolate Milk?
Nie lubię zazwyczaj grać z Chocolate Milkiem, ale teraz nie mam problemu, jakoś tak. Chyba w ogóle challenge mam do zrobienia teraz z Chocolate Milkiem związany. Albo ja na swoim save robię z Chocolate Milkiem? Nie wiem, nie pamiętam. Jedna z dwóch opcji jest prawdziwa. Pytanie, która? Ja na swoim save. Ja na tym save, na którym teraz gramy odcinki. Czy nie będzie szybciej tak go bić? Nie, tragedia damage mam. Muszę uważać po prostu na ten, na ogniska. Ja na swoim save mam więcej challenge zrobionych, ale na tym save mam większy progres, bo tam nie gram na hardzie, tam gram po prostu. Dobra, i widzę Winek. Oś, tutaj jeszcze perfection dostałem i screw. Kirsapa. O, idealnie, szybciej będziemy strzelać, bardzo się cieszę, idziemy niżej. Czwarte piętro i nie dostaliśmy Angel Rooma. A, szkoda, przydałby się. Curse of the Blind. O, nie. O, tragedia. Mogę mieć taki fajny przedmiot. Jedynym ratunkiem przed tym jest albo... porwałem. Ja tu ginę. Jedynym ratunkiem przed klątwami jest albo czarna świeczka ze sklepu, albo runa. Runa jest jedna, która niweluje ten. Runa? Dobrze mówię? Czekajcie. Ja muszę sobie przypomnieć, która to jest runa. Jak już. Ej, nie pamiętam, co niweluje ten. Dagas, tak, runa. Dobrze myślałem. O, akurat się przestraszyłem. Nie dość, że tu mnie atakują, to jeszcze takie rzeczy się dzieją. O, oj, 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 jestem w tyłku. Dlaczego? Dlaczego ta bomba tam wybuchła? X-ray. Dobra. To jest oczywiście ostatnia próba, bo mega długo już siedzimy nad tym odcinkiem. Jeżeli na przykład, nie wiem, w 10 minucie, nie w 10, bo teraz jest... Kolejny run zaczynam w 17 minucie. Jeżeli bym ten run zaczął w 30 minucie na przykład, co jest... No ja bym był debilem po prostu, jakbym to zrobił. No to ten odcinek mógłby trwać półtorej godziny, co jest bez sensu. Dlatego, no niestety czasami muszę się zgodzić na porażkę odcinkową i... I cóż, żyje się dalej. Mamy przejście. Zablokowane. Mówię się bardziej bombami. Oj, nie chcę zginąć. Czemu stoisz? Proszę, weź się ruszaj. Kiedy chłop stoi, to jest jeszcze gorzej niż jak się rusza. Niepotrzebnie. Aha, bo on czekał na mnie. Ha. Chodź tutaj, przystaniaku ty mój. Chodź tutaj, ognisku skaczący. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Was wybuchnę. Was też wybuchnę. O, kolejne, kurcze, pająki. Ale dwa coiny dodatkowo. Czemu by nie? Ja coś jeżeli tak tego nie porobię. Tak mi się coś wydaje. W ogóle na TikToku ktoś się mnie pytał, dlaczego nie wrzucam pieniędzy na do maszyny. Chciałem tylko powiedzieć, że nie potrzebuję, jeżeli kogoś też to interesuje. Zwyczajnie nie potrzebuję tego robić, bo już mieliśmy zapełnioną maszynę i nie widzę sensu z dopełnianiem jej jeszcze bardziej. Przydatne. Więc rozwiewam wszystkie wątpliwości. Witaj. Mogę cię tym pobić, czy niezbyt? A i pamiętam Solar System Challenge. Ojejciu, jak ja go... Ja jak kiedyś w niego grałem na konsoli jeszcze, na kontrolerze, to pamiętam, że to był tragiczny challenge. Jeden z najgorszych świata po prostu. Nie potrafiłem tymi muchami bić. A teraz, właśnie, całego bossa robię muchami. Cyk. Oj, dziękuję. Dobranoc, umierasz. I dosłownie muchą go zabiłem. Biorę body matchupa. Ciup, ciup, ciup. Na jednym oku chyba. W ogóle, nie wiem, czy jest więcej przedmiotów niż 2 czy 3 przedmioty, musimy sobie przypomnieć, które boostują damage tylko na jedną stronę bicia. Czyli teraz mamy staj i to działa na jedno oko. Mamy jeszcze bloodshota chyba, to się nazywa? I on też boostuje tylko jedno oko, jeżeli chodzi o damage. Jestem ciekaw, czy jest więcej takich przedmiotów. Kostka się przyda. Auć, a uj, jak ja tam przeżyłem? Co tam się wydarzyło w ogóle? Bombiarze, kolejni. Bardzo bym poprosił, a nawet bardzo bym powiedział, żebym poprosił o treasure room bądź bossa. Jedno z tych, bo tracę ładowanie kostki, ja nie chciałbym tego robić. No co ty robisz z tymi, kurcze, tymi jajkami? Przestań te jajka, pająku, wstawiać. Nie, no on jest tu... Przestań, gościu! Jeszcze obrwałem na nim, niepotrzebnie. O, wybuchacz. O, i wybuchacz nie żyje. Pozbyłem się gnoja. Ja ci kręcę, że bossa pierw znalazłem od treasure roomu. Muszę znaleźć treasure room, bo potrzebuję... Dobra, tego cię ubiję łatwiutko. Muszę znaleźć treasure room pierw, bo mam pokój chesta i chciałbym go otworzyć. Czasami fajne rzeczy nawet tam mają. Auć. Dobra, obrwałem, ale wolę szybciej ich pokonywać. Range up, nie potrzebuję. O, oczywiście, że nic nie dostanę. Standard gry Wajzaka. O nie, to otworzę. Bombka. Niepotrzebna. O, i klucz odzyskałem, bardzo się cieszę. Dobra, jeden nie żyje. Jeszcze tylko jeden. I to jeszcze wybuchający, najgorzej. O, bateria kolejna. No jak będę potrzebować, to wezmę, bo to jest w zasadzie ładunek cały na tej kostce. Ta kostka ma taki problem, że ona niby ładuje się co dwa pokoje, ale no niestety, jakby nie patrzeć, może zniknąć przedmiot, to jest tragedia. Proszę nie znikać moich przedmiotów. Druga mucha. O nie, proszę nie. Mój ładunek na kostce. Ja muszę się w ogóle pospieszyć, bo to jest ten Cellar. Nie wiem, czemu D powiedziałem, ale to jest Cellar. I my musimy polecieć na... spoon. O, fajnie. Nie, fajny boss. Znaczy, fajny boss, co ja mówię. Fajny przedmiot, no. Z łyżki, która daje 0,30 speeda, dostałem pasek, który daje tyle samo speeda. Gdyby chociaż więcej dawał. Albo mniej. No to okej.
Ale dostałem w zasadzie ten sam przedmiot? Smutno. Jeszcze się wkurzony trafił. Ja wiem, że ginę na tym pokoju. Nie pokonam go. Z tak małym damage'em. Ja mam 350 damage. Dobra, muchą go bije. O, właśnie dlatego go nie pokonam zbyt szybko. Jak ja żyję tutaj? Co tu się wydarzyło? I gdzie są moje klucze? W ogóle Psyfly, zarąbisty przedmiot. Niwelujący ataki przeciwników. No i oczywiście nie pójdziemy do The Chest, bo po co? Mogłem tam od razu iść, też racja. Byśmy mieli wtedy, może, byśmy mieli wtedy coś ciekawego. No i bym wszedł tam. Ale niestety, Angel Roomy nas czekają. Ja coś czuję, że los będzie jedną z tych postaci, którą będę musiał kurczę poza odcinkiem robić, bo zawsze jak gram sobie prywatnie, to jestem mega koksem. W ogóle mam shorta nagranego, który muszę obrobić i wrzucić. A może to zrobię jutro. W ramach tego, że gówniany odcinek pewnie wlecie z Losta. Ale, jak gram sobie prywatnie, to jestem mega gigaczadem. Jak gram na odcinkach, to nie potrafię. Totalnie nie potrafię grać, nie wiem co się dzieje ze mną. To jest choroba, niestety. Dobra, umrzyj, proszę cię. Hyc do pokoju. A tu same larwy. I hyc do pokoju. Już tu nie ma larwy. Wygrałem, a bezproblemowo. Wydaje mi się, że w dół będzie. Chciałbym mieć kompas, a nie logo, albo mapę. Mapa byłaby zarąbista. Patrząc na to, że mamy X-raya, to nawet blue mapa nam nie byłaby potrzebna. Au. Au? Czemu ja nie zabiłem tej larwy od razu, jak asarżowała? Co jest ze mną nie tak? Jestem popsuty. A ja nie mam kluczy. No tak, zapomniałem o tym. To jest malutki szczegół, którego... który nic nie zmienia. Tak, 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 idealnie. Dobra, ty wybuchniesz mi na twarzy, jestem pewny. Albo nie. No nie, ja nie mogę trafić w muchę. Psyfly, uspokój się. Chyba jednak pierw bossa by się przydało ubić. To mogę wybuchnąć ewentualnie. I dostać klucz. Ej, zarąbiście. Szybki treasure room i mucha. Tak, trzecia mucha, poproszę. Nie. Leave a trail of damaging creep after taking damage. Nie wiem, co to daje. Zwiększa range. Tragedia trochę, no ale cóż. Darowanemu psowi się nie patrzy w ogon. Czy jakoś tak to leciało. Nie wiem w zasadzie, co mi to daje ta anemia. Nic. Bo ładnie wygląda. A, was wybuchnie. W ogóle kiedyś wpadłem w tą maszynę. Nie wiem, czy to nawet nie było na odcinku, że wpadłem w tą maszynę i zginąłem. To było smutne wtedy. Do dzisiaj jest mi przykro. No nie, no ja chciałem tego ubić. Ten jeszcze jak szarżuje tam. Siu, spokój, kolego! Jesteśmy u ciebie na wsi! Wydaje mi się, że boss nie będzie w dół. O, jednak jest w dół. Proszę bardzo, człowiek się myli czasami. Aż dziwne. Chodź tutaj, w tą stronę, dawaj, szarżuj. Byku, dziku, dziku, byku, pokaż mi czasami swoje siku. Chodź tu, ty też chodź tu. Przydałbym się coś bijącego. Dostanę Ball of Bandages. Przyjemnie. Ogólnie powiem szczerze, jeżeli chodzi o Angel Rooma na trzecim piętrze od razu, czyli praktycznie po porzuceniu jednego pokoju z... O, jest prawie zginąłem. Po porzuceniu jednego Devil Deala, to już RNG wchodzi, żeby zdobyć Angel Rooma od razu. Totalnie takie RNG. O, ja nie dostałem na przykład, ale dostałem Perfection. Więc idę sobie stąd. Czy ja... Co ja miałem w treasure roomie? A, anemię, dobra, już myślałem, że ominąłem w ogóle pokój. Przydatne. Troszeczkę się przestraszyłem, prawdę powiedziawszy. HP up. Dużo rzeczy. Przydatne. W prawo? W górę? Jednak? Jednak chyba pójdę w górę. O, klucz dostałem. Idealnie. Przyda się. Ja cię kręcę. Nie dość, że mały damage. To jeszcze tirsy. Ja nic nie dostałem w ogóle. Co ja mam za przedmioty? Staj. Okej. Okay. Boost damage na jednym oku. The belt. Pasek. Przydatna. Prędkość ruchu. Bardzo lubię. Co my tu mamy jeszcze? Ball of Bandages. O tak. Najprzydatniejszy z tych wszystkich przedmiotów, które tutaj mam. Bo oczywiście nie daje nic. Co my tu jeszcze mamy? Sprawdźmy naszą listę beznadziejnych rzeczy. Anemic, no tak. Bardzo przydatny range up, który totalnie nic nie zmienia w mojej rozgrywce całej. Ale tak, mamy go. Tak jest, on jest nasz. Nikogo innego. O, nie, ja kończę odcinek, bo naprawdę tragedia dzisiaj gram. Cóż, było mi, on się skończył, widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!